Są trzy odmiany parchoodporne, Raika, Rubinola i Topaz. Kwatera 11-letnia. Posadzone akurat te odmiany w tym czasie wchodziły do uprawy po prostu z czystej ciekawości, jak to się będzie sprawowało i jak to będzie się sprzedawało. Planowanie odmian zależnie od sezonu, najbardziej niezawodna w planowaniu jest odmiana Raika i Topaz, przy czym Topaz jest bardzo, ale to bardzo wrażliwy na przymrozki. W tym miejscu, co tu jesteśmy, jest bardzo, to jest wysoko położona kwatera. Przymrozek 2007 roku, na Topazie praktycznie nie było jabłek. Obok Rubinola i Raika miały pełne owocowanie. W granicach, znaczy najgorsze owocowanie ma Rubinola. To jest połowa owocowania Raiki i Topaza. Topaz i Raika to trzeba przyjąć, że tak średnio to jest około 40 do 50 ton, to jest bezproblemowa jabłka, na Rubinoli to nie, czy będzie połowa tego. Każde odmiany są na różnych podkładkach, Raika jest na M9, Topaz jest na P60, a Rubinola, nawet nie pamiętam, ale chyba P14 albo M9, to już po prostu już pamięć mnie w tym przypadku zawodzi. Ochrona jest standardowa na tej kwaterze od samego początku posadzenia. Pierwszy zabieg w czasie pękania pąków, ukazywania się pierwszych liści miedzian i zabiegi przedzbiorcze już na przechowanie. To zależy tam od sezonu i od lat, jakie były środki dostępne. I w trakcie sezonu normalna ochrona owadobójcza. Nawożenie w tym sadzie, w tej kwaterze parchoodpornej, było stosowane do przymiedzianie, dodawany był teraz sorb kompleks i później jeszcze tak samo w czasie kwitnienia i po kwitnieniu był stosowany, po kwitnieniu OSD fosfor i w późniejszym okresie był stosowany też OSD potas i przez cały sezon od orzecha laskowego był stosowany OSD wapń, co regularnie, co 2 tygodnie. I przed zbiorem, samym zbiorem stosowany był raz OSD potas i 2 razy OSD fosfor.